W poniedziałek 31 marca odbyło się spotkanie pod tytułem Wprowadzenie do zagadnień integracji społecznej, partnerstwa lokalnego i animacji społecznej. Wzięli w nim udział uczniowie LO imienia Wyspiańskiego w Kętach. Powiatowa 11 jest jedną z czterech szkół biorących udział w tym projekcie, którego celem jest wykształcić młodzieżowych liderów społeczeństwa obywatelskiego. To kolejny element ożywienia obywatelskiego w gminie i tym razem uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej, czyli Wyspiańskiego, na warsztatach rozpoczynają dyskusję na temat, w jaki sposób zwiększyć udział młodych ludzi w tym wszystkim, co jest istotne, co ważne w gminie, w jaki sposób ich głos ma być słyszalny. Także dla nas jest zaszczyt być tutaj, jesteśmy otwarci, słuchamy, jakie pomysły młodzi ludzie chcą wnieść w życie naszej gminy. Chcemy ich przygotować do dorosłego życia, bo wyobrażamy sobie również, że te inicjatywy obywatelskie, które młodzież podejmuje nie tylko w szkole, ale także i w środowisku, przygotują ich też do wejścia na ścieżkę rozwoju zawodowego, przygotują ich na różnego rodzaju funkcje, do których tak naprawdę będą aspirować, kiedy będą w dorosłym życiu.